Witamy Państwa bardzo serdecznie. Prasówkę rozpoczynamy od bardzo pozytywnego tematu, a mianowicie od przeszczepu nerek, ale nie takiego codziennego przeszczepu. Nie przeszczepu codziennego, bo zazwyczaj przeszczepy dokonuje się od osób zmarłych. W tym przypadku można również przeszczepów dokonywać od osób żywych i to są tak zwane przeszczepy krzyżowe, czyli dwie osoby wymieniają się, jakby dwie pary wymieniają się potrzebnymi organami. A po raz pierwszy udało się zrobić w Polsce przeszczep łańcuchowy. To duże osiągnięcie, którym cieszyliśmy się już pod koniec czerwca. Przede wszystkim dlatego, że... Dlaczego duże? Dlatego, że trzy pary wymieniły się nerkami. Pozwoliło to na to, że... Wcześniej było dwie pary, tak? Tak, wcześniej dwie pary, A teraz jest, jakby idziemy o krok dalej, tak? Po raz pierwszy. To przede wszystkim daje szansę im na normalne, zdrowe życie. Co prawda z jedną nerką, ale mogą normalnie funkcjonować i przede wszystkim nie są skazani na dializy, no, na które niestety większość chorych na nerki w Polsce jest skazana. Co ważne w Polsce, dlatego że za granicą takie przeszczepy to jest właściwie codzienność. To znaczy dokonuje się ich dużo, dużo, dużo częściej niż w Polsce. W Polsce przede wszystkim problem jest z świadczeniami, bo o ile nie ma limitów na przeszczepy, to są limity na badania, które do tego przeszczepu mogą prowadzić. No a to niestety sprzyja temu, że większość lekarzy jednak po pierwsze trwa to długo, pacjent się wyniszcza, no i niestety już jest skazany na te dializy, a to wyniszcza jego organizm, skraca życie. Ja myślałam, że problem nie polega na pieniądzach, tylko problem polega na tym, że boimy się handlu na przykład organami i czy też? Tak, ten przeszczep to nie jest tak, że trzy pary, udało się znaleźć trzy pary zgodne, które mogą się wymienić rzeczywiście tymi nerkami, bo to... Powiedzmy, tu jest taka historia, że wymieniła się chora pani, chciał jej partner oddać, ale nie mógł, ale znalazła się siostra innego pana, któremu oddał jej partner i to tak zawiła historia, ale ze szczęśliwym zakończeniem, co najważniejsze. Te wszystkie pary mówią dzisiaj o tym, że połączyli się i są dzisiaj jedną wielką rodziną. Spotykają się? Tego na razie nie wiadomo, ale przede wszystkim dali sobie to, co najcenniejsze, czyli nowe życie. A pytałaś o? To jest szansa ogólnie. Szansa dla tych... Bo ja pytałam wcześniej o to, że czy to jest szansa na to, że to będzie się rozwijać w Polsce? Czy to jest początek? Czy może już na tym zakończymy? Jest początek, dlatego że jedna z tych par w ogóle nie wiedziała o takiej możliwości. Nie poinformowano ich. Ktoś im zaproponował, tak? Nie poinformowali ich o takiej możliwości właśnie przeszczepu od żywych dawców. I dopiero gdzieś w telewizji zobaczyli na ten temat reportaż i zgłosili się właśnie do tej kliniki. I dzięki temu zakwalifikowali się do tego przeszczepu i dzisiaj żyją. To jest bardzo pozytywny temat. Wiem, o co pytałaś. Pytałaś o to, czy to jest tak, że oni się zgadali. Nie zgadali się. W takim przypadku, żeby nie było posądzenia o handel organami, jest potrzebny wyrok sądu, który jakby czyli on uniemożliwia handel i nie jest to tak, że znajdziesz nerkę w internecie i jest nie, okej. Okay. Nie, rozumiem. To nie jest takie proste. Czyli tak ale działa. Jest bezpieczne, co najważniejsze. No i... No i myślę, że największą barierą są właśnie pieniądze i mentalność przede wszystkim, dlatego że problem trzeba z przeszczepami... Trzeba sobie też uświadomić, nie? Tak, że dasz, tak, oddasz nerkę, tobie zostaje jedna i musisz żyć z świadomością, że... Znaczy, no, pomijając aspekt taki, że to jest wspaniały dar dla kogoś, kogo kochasz, tak? Bo ta twoja bliska osoba też otrzymuje nerkę, ale z drugiej strony musisz pamiętać o tym, żeby lepiej od siebie dbać i ta świadomość musi być też inna, nie? Ale też pamiętajmy o tym, że nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka za 2-3 lata. Może nie, sami będziemy w potrzebie. Czy nie potrzebujesz, no tak, właśnie, tak. Na takiej zasadzie. Proszę Państwa, to jest jeden z tych głównych pozytywnych tematów i chyba ostatni w dzisiejszej prasówce. Nie złożyło się dzisiaj. Przechodzimy też do układanek składaków, ale nie jakby w takim kontekście organowym. Źle poskładanie, czyli rodziny patchworkowe, proszę Państwa. Rodziny patchworkowe, jest ich coraz więcej również w Polsce. Powiedzmy, że rodzina patchworkowa to jest rodzina złożona z przeszłości. Z poprzednich związków, tak? Czyli spotyka się para, która ma dzieci z poprzednich związków, rodzą im się też wspólne dzieci i tę układankę trzeba jakoś poukładać. No i się tak naprawdę okazuje, że się nie da.
Nie tak dawno, kilka lat temu były takie seriale w Stanach Zjednoczonych tworzone, które pokazują takie rodziny, że jest ich dużo, że tutaj można pogodzić to wszystko, że miłość wystarczy, przejdziesz jeden kryzys i wszystko będzie okej. Okay. Ale nie wystarczy. Sami naukowcy amerykańscy wycofują się w ogóle z tego tematu, twierdząc, że już 2/3 takich rodzin się rozpada w Stanach Zjednoczonych. Ale dlaczego się rozpadają? W czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że chcemy pokazać, że wszystko da się ułożyć, a się niekoniecznie da ułożyć. Bo to, że spotkało się dwoje osób i się zakochało, to nie zmienia niczego, tak? Muszą dopasować swoje dzieci, chcą dopasować do swojego życia, a tak nie powinno być. To my powinniśmy uczestniczyć w życiu własnych dzieci, a nie dopasowywać ich do własnego schematu, bo to zazwyczaj się nie udaje. Tutaj jest kilka historii. Przede wszystkim pokazana jest taka śmieszna, dla niektórych trochę może przykra historia pana Pawła, który wybrał się w góry ze swoją patchworkową rodziną. Bodajże tam była jego dwójka rodzonych dzieci z poprzedniego związku, plus jego dziecko z tą partnerką i dzieci tej partnerki, czy bodajże dziecko. Oczywiście jedno z drugim się pobiło, powyzywało, drugi powiedział, że nie chce w ogóle uczestniczyć w takich wycieczkach, że my nie jesteśmy w ogóle rodziną. Tak się skończyła wycieczka do Zakopanego. Pewnie takich sytuacji jest dużo. W czym jest przede wszystkim problem? Takie rodziny nie chcą się przyznać do tego, że to nie wypaliło. Że nie dzieje się tak jak w serialach, że kończymy jakiś kryzys i jest super i kończy się happy endem. To tak nie działa. Poza tym rodziny takie traktują dzieci dochodzące, że tak powiem, jak takie elementy składowe, tak? Takie składaczki, które trzeba dołączyć i wszystko będzie pięknie, ładnie. Przede wszystkim to nie jest tak, że zakładamy nową rodzinę i wszystko się układa, tak tylko jest. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dzieci żyją własnym życiem i nie możemy im zmieniać życie. A poza tym jest bardzo dużo minusów takich rodzin. Tutaj jest pokazane kilka sytuacji. Przede wszystkim to, że zwiększa się ryzyko depresji wśród ojców w takich rodzinach, a to wynika z tego, że często mają poczucie, że zaniedbują własne dzieci, wychowując na przykład cudze, tak? Bo często się tak zdarza, że dzieci zostają przy matce dzieci, on zakłada rodzinę z kobietą, która ma już własne, no i jakby ojcuje obcym dzieciom, nie własnym. I ta z potrzeby takiego bycia z własnymi dziećmi, a niemożności bycia, powstają różne konflikty. Poza tym dużo stresu jest w takich rodzinach, dużo jakichś takich krzywd, bo dziecko ogólnie traktowane jest jako strażnik historii rodzinnych, bo dziecko ci nie pozwala zapominać o tym, że ty kiedyś miałeś żonę i dziecko. Przede wszystkim. Kiedyś miałeś na przykład czy tam męża i dziecko, tak? Wiele zależy też od tego, w jakim wieku były dzieci, kiedy rzeczywiście ta rodzina się rozpadła. Podobno im młodsze, tym lepsze, ale to różnie bywa. Tak mówią. Też ważne, na pewno przed takimi rodzinami łączonymi wiele pracy do zrobienia, żeby rzeczywiście te relacje poukładać zdrowo i żeby tam nikt nie czuł się przegrany, chociaż na pewno wymaga to mnóstwa kompromisów. W Stanach Zjednoczonych to jest normalka, w Polsce te rodziny się tworzą, jest ich coraz więcej, wynika to z tego, że coraz chętniej i częściej się rozwodzimy, ale też dlatego, że już nie jesteśmy za bardzo za tradycyjną formą rodziny. Czyli dopuszczamy jakieś tam modyfikacje i one dla nas już nie stanowią jakiegoś tematu tabu. Tutaj jest taki fajny komentarz prezenterki telewizyjnej Anny Popek, która prywatnie jest rozwiedziona i ona mówi, że nie wierzy, że rodziny patchworkowe, że rodzina patchworkowa jest fajna, bo nie wiadomo kto jest czy kto kogo kocha bardziej. No, jest coś na rzeczy, jest dużo prawdy w tym, co powiedziała. Przede wszystkim no, każda z tych rodzin na pewno ma własną historię i własne zażyłości. Tak. I ciężko to oceniać. No. Na pewno nie jest im łatwo, bo no, najtrudniej jest na pewno dzieciakom. Tak. No i z tego tematu... Ale nie, jest to chyba niemożliwe. No i jest możliwe, o czym świadczy... Będę walczyć o ten pozytywny sens. 1/3 tych rodzin patchworkowych jednak się nie rozwiodła. No i było ich jak najwięcej. Żeby było jak najwięcej. Kolejny temat to dopalacze. Niestety dopalacze ostatnio we wszystkich... W temacie tak, jesteśmy. Tak. Plaga, król dopalaczy został złapany i wypuszczony za kaucję 10 tysięcy. A wierzysz, że to król dopalaczy? Bo ja nie wierzę, że 20-letni chłopak trzęsie całym rynkiem dopalaczy. Naprawdę nie wierzę w taką wersję. Nieważne kto trzęsie, ważne, że w szpitalu wylądowało blisko 300 osób po ciężkim zatruciu dopalaczami, substancjami, no właściwie nie wiadomo jakimi, dlatego że lekarze sami przyznają, że skład tych syntetycznych, nowoczesnych narkotyków jest im nieznany, jest kompletnie niekontrolowany. Przede wszystkim
dopalacze miały być lżejszą formą, nawet nie narkotyków, ale lżejszą formą niż amfetamina, heroina. Jakiegoś wspomagacza. Tak, tak, tak. One miały być tak zwane lightowe, bezpieczne. Wyszło na to, że są to nowoczesne, chyba najnowocześniejsze, syntetyczne narkotyki, które powstają w laboratoriach, no i ich skład jest ciągle unowocześniany. Nie jest to praktycznie w ogóle jakoś do nadążenia rzeczywiście przez lekarzy i jest problem, kiedy ktoś trafia rzeczywiście do szpitala i tak naprawdę nie wiedzą. Bo nazwa, marka tego produktu nic nie mówi lekarzom, tak? Jeśli chodzi o dopalacz. No, o mocarzu tej słynnej substancji, którą teraz zatruło się tyle osób, mówi się, że jest 800 razy mocniejsza niż marihuana, ale tak naprawdę dalej skład nie jest znany. Tam krążyły legendy, że różne substancje pod tytułem pył żarówkowy, krem na hemoroidy na przykład są tam używane. No nieważne co, ważne, że efekty tego są opłakane. I w Zabrzu również mieliśmy tego. Tak, tak. I przede wszystkim walka jest bardzo trudna, dlatego że weszła nowelizacja ustawy, ale ona tak naprawdę A powiedz mi, jak wymyka walka, się spod kontroli. Jak walka ma być łatwa, jeżeli wsadzamy gościa do więzienia, a on wychodzi za 10 tysięcy złotych kaucji? 10 tysięcy złotych kaucji to pewnie to nawet nie jest pół dnia jego roboty. Wiesz co, no przede wszystkim, tak jak mówi policja i jak tutaj czytamy w tygodniku do rzeczy, osoby, które pozyskują te substancje, one nie pozyskują ich w sposób legalny. To jest podziemie, bo nawet te sklepy z dopalaczami zostały pozamykane. Tam odbywały się różne kontrole. Po tej aferze ani jeden nie jest otwarty. No i pojawia się problem. To gdzie je kupują? No, pewnie każdy wie, gdzie może kupić, nie? Pewnie tak, ale nie każdy wie, co bierze niestety. No, ale dla mnie to takie czyste samobójstwo. Młodzi ludzie najczęściej sięgają po to, młodzi ludzie z ciekawości, z chęci zaimponowania innym, poczucie się lepszym. No i to niestety doprowadza do tragedii, jakiej byliśmy ostatnio świadkami. I kilka zgonów, prawda? No, to bardzo trudny temat. Proszę Państwa, przechodzimy też do ostatniego i też bardzo trudnego tematu. Temat to jest Newsweek, tygodnik Newsweek, tam temat i nie jestem pedałem. Temat o homofobii już pewnie przerabiano wzdłuż i wszerz i można mówić o tym non-stop, ale tu przede wszystkim podjęto temat tego, że jest nie tyle problem w uczniach, w młodych ludziach, że są agresywni wobec takich osób, ale również w samych nauczycielach, w radach tych pedagogicznych, w dyrektorach, którzy nie reagują na problemy. Pamiętasz ten przykład od niedawna? Chłopak był nękany w szkole i się powiesił na sznurówkach. 14-latek, tak. Tylko najgorsze jest to, że ta sprawa była tam poruszana w szkole, ale mama prawdopodobnie nie był gejem. Wystarczyło to, że ktoś powiedział, że jest. I że się ubierał inaczej niż wszyscy. I że wyglądał inaczej niż wszyscy. Powiem ci szczerze, będąc na materiałach realizując je, widząc młodych ludzi, często im się przyglądam i jestem świadkiem sytuacji, w których no nawet mniej niż 14-latkowie w swoich wypowiedziach, czy dotyczących klubów piłkarskich, czy właśnie tematu homofobii, mają tak szokujące słownictwo i ten poziom nienawiści, który z nich bucha, że naprawdę jestem w szoku. Ja mam czasem wrażenie, że nie wiem, skąd się to bierze. Wynoszą to z domu. Na pewno wynoszą to z domu, bo wystarczą takie teksty na przykład ojca w domu, tak? Ty pedale, tak? Gdzieś ogląda jakiś program i powie coś takiego. Dzieci chłoną jak gąbki po prostu takie sytuacje i są agresywne. Nawet niedawno wyszła taka kampania, nie wiem, czy kojarzyłaś, dzieci chodzą ze swoimi rodzicami i powtarzają wszystkie te negatywne emocje, wszystkie te negatywne zachowania, które rodzic, na przykład, nie wiem, matka krzyczy w aucie, ty baranie, dziecko powtarza to samo, wystawia środkowy palec. Jakby coś w tym jest na rzeczy, ale nie problem, jakby materia jest tylko o tym, że jest agresja wobec uczniów, ale też problem jest z samymi nauczycielami. Tu jest kilka przykładów. Przede wszystkim jest tu przykład chłopaka, który po 2 latach gehenny wyszedł z tego, dał sobie radę psychicznie, uświadomił sobie, że jest bardzo dużo wart, ale przeszedł piekło, łącznie z tym, że wyspowiadał się, że tak powiem, swojej koleżance, która rozdmuchała temat w całym liceum. Mimo różnych gruźb,
uderzali go nawet kamieniami, dużo takich rzeczy było. On zgłaszał takie sytuacje do nauczycieli, mówili nie obnoś się, chociaż się nie obnosił. Na samym końcu poszedł do takiej pani, która zajmowała się prawami dziecka u nich w szkole. Okazało się, że to pani katechetka. Pani powiedziała mu, że jednak to jest duży grzech, a na sam koniec, na deser, zaproponowała całej klasie modlenie się o jego nawrócenie. No, więc człowiek się zastanawia... Problem homofobii dotyka nie tylko młodych ludzi, ale przede wszystkim jest tak mocno zakorzeniony. No i tutaj właśnie pokazuje nauczycielka... No właśnie, nauczycielka pokazuje, że pracuje w grupie młodych ludzi, próbuje ich nawracać pod takim kątem, że słuchajcie... No, tolerancji. Tak, to jest tolerancja, trzeba w tym kierunku iść. I miała spotkanie z młodymi chłopcami, którzy przyszli do pierwszej klasy bodajże technikum. Każdy z nich usiedli w kółku, każdy z nich miał powiedzieć coś o sobie, jak ma się nazywa, skąd jest, co lubi robić i tak dalej. Połowa z tych chłopców powiedziała to, co tam uważała za stosowne, plus to, że i nie jestem pedałem. Jakby to wskazywało na to, żeby już go nie stygmatyzowano w tej grupie, bo to była klasa pełna chłopców. I na przykład opowiadał, jestem, nie wiem, Jaś Kowalski, lubię grę w piłkę i nie jestem pedziem na przykład, tak? To było śmieszne, ale ona sama twierdzi, że w każdej klasie przynajmniej dwie osoby mają jakieś tam skłonności homoseksualne i tego nie wolno bagatelizować, tym bardziej nie powinni bagatelizować tego dorośli. Przede wszystkim ostatnie przykłady pokazują, że to tylko prowadzi do tragedii i trzeba takie rzeczy mieć pod kontrolą i przewidywać skutki tego, no bo można kogoś zaszczuć w taki sposób. No to są tragedie, to są ludzkie tragedie i niestety nie wolno przechodzić obok nich obojętnie. No więc tym oto optymistycznym akcentem kończymy prasówkę. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w tygodnikach i dwutygodnikach coś dla siebie, może nieco lżejszego i z optymistycznym akcentem. Ale może zachęciliśmy w ogóle do czytania, przyjrzenia się tym trudnym tematom. I do przemyślenia. Tak jest. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.